Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku, może raczej wróć. Witamy w kolejnym odcinku, ja może przedstawię, jest dzisiaj ze mną moja żonka, Ilonka, brawa. Dzień dobry wszystkim. Jak dla mnie, moja żonka, Ilonka jest mistrzynią świata, jeśli chodzi o robienie ciast. Wiecie, ja tylko takie proste rzeczy, a Ilonka bardziej skomplikowane, kremowe, kremiaste, no, które bardzo uwielbiam, ale jeśli chodzi o robienie, to nie moja bajka. I co ja miałem powiedzieć? Dlaczego dzisiaj taki odcinek, nie inny? Dlaczego nagrywamy we dwoje? Po prostu poprosiłem żonę, żeby zaprezentowała Wam fantastyczny przepis na fantastyczne ciasto, które miałem okazję jeść w ubiegłym tygodniu. A co to będzie za ciasto? Ciasto kruche z śliwkami i z budyniem. Tak więc zaczynajmy temat. Uzgodnimy jakiś konsensus? Kto co robi? Oczywiście. Uzgodniliśmy, że ja gotuję budyń, Ilonka przygotowuje składniki na ciasto. Na początku będę przesiewać mąkę. Ja mam tutaj już wlane pół litra mleka, no może nie całe, tutaj odrobina została. I mam rozmieszany budyń. I teraz dosypuję jeszcze 3 łyżki cukru. Oczywiście cukru wedle uznania. Dobrze, rozmieszam i poczekam na mleko. Mąkę mam przesianą, więc teraz dodajemy cukier puder. Też oczywiście go przesiejemy. Może ja mogę w czymś pomóc? Na razie podziękuję. Będziesz wyrabiał ciasto. Widzicie? Już mam zadanie przydzielone. Oczywiście. Mąkę i cukier mamy przesiane. Teraz dodajemy łyżeczkę proszku do pieczenia. A ja teraz sobie odpocznę. I szczypta soli. Składniki mam tutaj już wszystkie w misie. Teraz ładnie wymieszam. Tutaj mam kostkę masła i zetrzemy ją na tarce. Takie pieczenie to ja uwielbiam. Masełko mamy starte, a teraz będziemy dodawać jajka. Pozwól, że jajka ja wybiję. Ja mam doświadczenie, jeśli chodzi o jajka. Żeby ktoś tutaj nie pomyślał źle. Chodzi mi o zbieranie jajek z kurnika. Dodajemy całe? Nie, żółtka. Czyli same żółtka. Wszystkie składniki wylądowały w misie. Więc teraz zamieniamy się z Tomkiem rolami. On zagniata ciasto, a ja biorę się za śliwki. Dosłownie czuję się wykorzystywany. No ale cóż, skoro trzeba użyć męskiej siły, nie ma tutaj co gadać. Dużo mamy tych śliwek? Około pół kilograma. Wiecie, ja lubię, jak na cieście jest mnóstwo takich owoców. Jak widzę, ciasto jest pięknie wyrobione. I co dalej? I teraz 2/3 ciasta wyłożymy do blaszki o średnicy 26 cm. Wiesz tu, człowieku mądry, i podziel to na 2/3. Dasz radę. No myślę, że tyle. Idealnie. Tyle zostało. I teraz dobrze to musimy rozprowadzić. Pozostała część ciasta może wylądować w zamrażarce, ale my robimy ciasto na szybko i wiecie, tylko pokruszymy, posypiemy ciasto. Ciasto mamy już ładnie wyłożone na blaszce. Teraz na to wylewamy budyń. Może ja pomogę? Bardzo proszę. Teraz równomiernie rozprowadzimy. Współpraca we dwoje układa się niesamowicie. I na budyń lądują teraz śliwki. Nie podjadaj, bo braknie. Bardzo dobre. Ostatnim etapem przygotowania ciasta jest pokruszenie ciasta, którego nam zostało. A ja włączam piekarnik. Oczywiście rozgrzewam go do 160 stopni. I jak długo pieczemy ciasto? Około 40-45 minut. Ale wiadomo, do suchego patyczka. I teraz nasze wspólne dzieło ląduje w piekarniku. Jeszcze raz powtórzę, piekarnik nagrzany do temperatury 160 stopni i pieczemy około 40-45 minut. Ale tak jak zawsze powtarzam, wszystko zależy od możliwości piekarnika. Tak więc kontrolujmy. Ciasto mamy już upieczone, chociaż jeszcze może nie do końca schłodzone, ale Ilonka wie, że moje łakomstwo jest po prostu silniejsze ode mnie. No i muszę spróbować. No ale jeszcze czegoś nam tutaj brakuje. Do czego? Cukru pudru. Okej. Słodyczy w cieście nigdy za wiele. Wygląda fantastycznie. A ja teraz czynię honory i pokroję ciacho. No dobra, już wystarczy. Niesamowicie delikatne. Dla Ciebie kawałek, a dla mnie cała reszta. Nie, no dobra, ukroję sobie również kawałek. Ja obowiązkowo muszę spróbować. Próba smaku. Jak dla mnie, idealne. Przepyszne. Tak więc kochani, jeśli podobał Wam się taki sposób nagrywania, taki filmik, taki przepis, może będzie ich więcej, piszcie w komentarzach. A my życzymy Wam smacznego i do zobaczenia. Skoro Ty piekłaś ciasto, ja robię teraz kawkę, idziemy zajadać.